trwa walka o życie 10-miesięcznej dziewczynki, która została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego z miejscowości Koty w powiecie tarnogórskim do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Sprawą zajmuje się też policja. Wyjaśniamy to. Byliśmy na miejscu, wykonaliśmy wszelkie czynności z tego miejsca pod przede wszystkim nadzorem prokuratora, który też prowadzi tą sprawę. No i ze względu na to, że kobieta znajduje się w szpitalu, dziecko również znajduje się w szpitalu, czekamy na decyzję lekarzy, abyśmy mogli przystąpić do czynności z tą kobietą i wyjaśnić dokładnie, co tam się zdarzyło. Według pierwszych doniesień we wtorek w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Koty w gminie Tworóg doszło do wypadku. Pomoc wezwał ktoś z bliskich dziewczynki. Dziecko natychmiast zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Katowicach-Ligocie. Według nieoficjalnych informacji matka niemowlęcia trafiła do szpitala psychiatrycznego. Teraz śledztwo prokuratury jest ukierunkowane na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 10-miesięcznej dziewczynki. Dziecko było kąpane w wannie. W chwili, gdy było zabierane, było wyziębione, miało temperaturę ciała niższą aniżeli normalna temperatura ciała człowieka. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności, które zaszły i które doprowadziły do takiego stanu dziecka. Dziecko jest w stanie bardzo złym. Z informacji lekarza wynika, że prowadzona jest ciągle walka o to, aby ono przeżyło. Mieszkańcy miejscowości Koty, w której doszło do tragedii, podkreślają, że nic wcześniej nie wskazywało na to, by w rodzinie występowały jakieś problemy. Rodzice 10-miesięcznej dziewczynki posiadają jeszcze jedną starszą córkę. Fajna rodzina. Jedna dziewczynka chodziła tu do przedszkola, no tyle. Wie pan, na wsi to ludzie go dają, co komu da, przyjdzie. Ojciec super chłop. Poznałem jego babcię. Gospodyni miała swoje krowy, mleko brałem u niej. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka nie podają więcej szczegółów w sprawie stanu niemowlęcia, choć ten określają jako krytyczny.